everybody. First, I would like to congratulate my team, my club. That is my third season club and third final. And I hope so that we'll play final very well. Of course, I'm not surprised after last game how Czarny prepared that game, last game, and how they play, which kind of energy. Najpierw chciałbym pogratulować mojej drużynie, mojemu klubowi, ponieważ jestem tutaj trzeci rok, to jest mój trzeci finał, więc mam nadzieję, że tak samo dobrze jak w poprzednim roku zagramy w tym finale, a również widziałem, jak Czarni podejdą do tego meczu. Po ostatnim meczu widziałem, z jaką energią, z jakim zaangażowaniem będą grali na parkiecie dzisiaj. So I also would like to congratulate Czarny Słupsk for a great serie. Również chciałbym pogratulować Czarnym Słupsk za wspaniałą serię. For coach, for his contract for next season. Dla trenera chciałbym złożyć gratulacje za kontrakt na kolejny sezon. I believe that if my opinions, if that team stay together, they can create in future much better results. I wierzę w to, że jeżeli ta drużyna dalej będzie w podobnym składzie, zostaną razem, to w przyszłości mogą naprawdę dużo zdziałać. Shortly about all Serie. For us, like a champion team and team who has experience and let's say some quality, for me as a coach, who is coach of let's say one of the best team in Poland, for me was the biggest problem how to prepare a game, how to prepare which kind of quality on which kind of criteria actually we have to prepare for refs. Four games, four different criteria, and it's very difficult to adapt. Not only for my team, for both sides, but actually Czarny is a team who is, their players looks like soldiers, they fight. For me, who play a little different basketball and who looking for to find on court some small advantage, if they don't call, if one game they call, let's say for half time, 15, 20 free throws, after that three or four, it's problem to adapt. And because of that, that is reason why on the game a couple of times happened that we have empty minutes, for a couple of empty minutes. From the beginning of the game, then on the beginning of the third quarter, the last game. But also happens in past. Na razie krótko na temat serii. Dla mnie trenera jednych z najlepszych drużyn w naszym kraju, tak mogę powiedzieć w tym momencie. Najtrudniejszym zadaniem było, w jaki sposób ustawić drużynę, jakie ustawić kryteria w stosunku do sędziowania w każdym z czterech meczy, bo w każdym z tych meczy było inaczej i to mówię o jednej i o drugiej drużynie. Drużyna Czarnych wygląda jak żołnierze i naprawdę grają twardo fizycznie. Ja staram się zawsze szukać drobnych przewag na każdej z pozycji i w taki sposób wygrywać mecze, ale jest naprawdę bardzo ciężko grać, jeżeli linia sędziowania za każdym razem się zmienia i to nie tylko w meczach, ale również w połowach. Jeżeli w jednej połowie rzucamy około 18-20 rzutów osobistych, po zmianie połowy rzucamy tylko trzy, to naprawdę jest ciężko się przystosować do tego rodzaju. Ciężko jest w taki sposób wejść w rytm, stąd również te przerwy jednej, drugiej drużyny ze zdobywaniem punktów, tak jak u nas na początku poprzedniego meczu i na początku trzeciej kwarty. Zupełnie się to zmieniło, mieliśmy te przerwy w zdobywaniu punktów. More or less decisive, somebody has question, please. Thank you. Na razie to tyle. Później, jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście prosimy. Filip Dylewicz. Przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się awansować do finału. Wiedzieliśmy, że dzisiejsze spotkanie nie jest zgoła inne od tego, które rozegraliśmy dwa dni temu. Wiedzieliśmy, że skuteczność gospodarzy będzie dużo wyższa i spodziewaliśmy się tego, że będą bardzo agresywni. Źle weszliśmy w to spotkanie. Być może rzeczywiście gdzieś w poświadomości wydawało nam się, że po takim meczu, który rozegraliśmy dwa dni temu, jak już mówiłem, będzie nam bardzo swobodnie przychodziło w to, żeby budować przewagę punktową. Dogoniliśmy w zasadzie drużynę gospodarzy przez trzy kwarty, jednakże konsekwentnie z minuty na minutę ta przewaga topniała i bardzo się cieszymy, że nam się udało tutaj wygrać. Życzę
drużynie czarnych powodzenia w walce o brąz Nadala, a my gramy dalej. No, widzę, że mamy 50 zbiórek w sumie, także też może obrazować, że rzeczywiście ta skuteczność drużyny gospodarza nie była duża, ale z kolei jak patrzyliście na statystyki, które są tutaj wpisane, to nie było tak źle. Także dziękuję bardzo i powodzenia. Tak, ale wiele osób zapomina, że to są półfinały mistrzostw Polski. Tutaj nie ma słabych zespołów, tutaj nie ma drużyn, które znalazły się przez przypadek i kontrast między nami jako mistrzem Polski, a drużyną, która przychodzi na parkiet, nie jest tak kolosalna, żeby wróżyć, że będzie łatwe 3-0. Pierwszy mecz, który zagraliśmy z Gorzelcu po 9-dniowej przerwie, był bardzo słaby w naszym wykonaniu i nie ujmując drużynie czarnych, która w pełni zasłużyła na to zwycięstwo, zagraliśmy w jeden ze słabszych meczy chyba w całym sezonie i ze spotkania na spotkanie złapaliśmy swój rytm, no ale dzisiaj po raz kolejny twarde warunki drużyny gospodarzy, ale jak już powiedziałem, tu nie ma słabych zespołów, to każdy się bije o to, żeby być mistrzem Polski, albo o to, żeby grać w finale. Cieszę się, że nam się właśnie udało zwyciężyć. Dziękuję. Jeszcze mam pytanie. To było przy ławce Prawo z Gorzelec. Pytanie do trenera. Może on widział, czy Collins uderzył tam Jarosława Mokrosa? Coach, question to you, because you was very close to this situation. Did you saw if there was hit by Collins into Jarek Mokros? I don't remember the situation. No, nie pamiętam tej sytuacji. Next question. Miałem się zadać pana burmistrza takie pytanie. Pan się może badał na tym programie komputerowym, co wiek określony? Czasami jak 25-latek wyglądał na tym błysku. Spójrzmy na rektora Wośla chyba, który ma tyle lat co pan. O nie, starszy jestem dużo. Ale jak elegancko wygląda, a ja wyglądam. Czy pan sobie myślał, że jeszcze pobiega na parku? Nie, nie, rozumiem. Bardzo dziękuję, miło mi to słyszeć. Natomiast dopóki sprawia mi to przyjemność i przede wszystkim moje ciało daje radę, to dlaczego by nie? No, kolejny sezon, kolejny finał Mistrzostw Polski, po raz kolejny mogę tą ciężką pracę, którą wkładam przez 11 miesięcy, ukoronować tym, że będę miał kolejny medal Mistrzostw Polski w Chamie do tego, żeby jeszcze grać. Jeżeli już powiem, że jest wielu lepszych ode mnie na mojej pozycji, to powiem sobie dosyć, ale na razie tak się nie czuję i chyba o to chodzi. Myślałem tak samo w kontekście reprezentacji, ale co? A to już na pewno nie dla mnie. Filipa 15, play-offy przeciwko czarnym, takiego. Policzyć to może tak się by zebrało. A ja już się pogubiłem.